Gość poranka. Ze mną Tomasz Chwastek, dyrektor zawodów Drift Masters Grand Prix. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jesteśmy podczas konferencji przed rozpoczęciem sezonu 2016 w warszawskim Nowotelu. No i bardzo radosna wiadomość dla wszystkich fanów driftingu z Płocka, z całego Mazowsza. W naszym mieście DMGP będzie dwa razy, 4-5 czerwca oraz 15 i 16 października. Dlaczego? Czy Płock jest takim dobrym miastem do organizacji tych zawodów? No przede wszystkim dzięki temu, że mamy bardzo dużą przychylność władz miasta, że drifting się bardzo rozwija w Płocku, że mamy rzesze kibiców i fanów. Dochodzą mnie również słuchy takie, że powstają nawet takie żylety, jak to mówią, driftingowe. Macie wspaniałych zawodników w Płocku, zarówno Piotr Więcek, jak i Dawid Karkosi, które reprezentują Team Budmat Auto. Więc no stąd jakby propozycja, żeby organizować w tym roku 2016 dwie rundy. Będzie to runda, tak jak pan powiedział, 4-5 czerwiec w Płocku, jak również runda finałowa, która odbędzie się w październiku. Będzie to się odbywało wszystko na terenie lotniska, więc zupełnie w nowej scenerii, nie tak jak w zeszłym roku na stadionie, ale myślę, że tutaj dzięki rozsądnym planom uda nam się również zbudować odpowiedni obiekt, który będzie zapewniał na pewno wspaniałe atrakcje i duże możliwości dla driftingu. No właśnie, ten obiekt, który ma powstać, czy to będzie tak jak w przypadku Stadionu Wisły, że w tym przypadku drugiej rundzie on zostanie zwinięty, czy on zostanie na lata? No jest plan taki, żeby został, na pewno żeby został do tej drugiej rundy jesiennej, a wszystkie prace będą zmierzały ku temu, żeby powstawał po prostu etapowo obiekt docelowy. Docelowy, czyli taki, który będzie służył nie tylko driftingowi, ale wszystkim, do różnych imprez motoryzacyjnych, tak? Tak, z tego co wiem, no ja nie jestem tutaj na pewno osobą upoważnioną do przekazywania takich informacji. Te rozmowy się toczą, negocjacje trwają, ale myślę, że dzięki zaangażowaniu wszystkich stron no będzie można zbudować taki docelowy obiekt, który będzie służył do rozwoju motorsportu również w Płocku i w całej Polsce, ponieważ należy tu zwrócić uwagę, że Polska na dzień dzisiejszy ma bardzo ubogie tory. Tor w Poznaniu chociażby jest to jeszcze obiekt, który funkcjonuje, ale jest zagrożony, ponieważ wiele osób i wiele instytucji lobbuje, żeby ten tor został zamknięty. Tor w Lublinie został zamknięty. Tor kartingowy pod Częstochową został zamknięty. Tor w Gostyniu kartingowy został zamknięty. Więc zaczyna to być tak, że tak naprawdę nie ma gdzie trenować motorsportu w Polsce. I myślę, że taka inicjatywa jest bardzo słuszna, no bo chociażby również w Gdańsku na przykład jest inicjatywa budowy ogromnego toru. Nawet się mówi, że będzie to tor Formuły 1. Więc myślę, że to jest bardzo dobra droga, żeby na tym etapie myśleć o budowie takich obiektów, które będą służyły po pierwsze pokoleniom, które będą służyły zgodnie z ustawą o ruchu drogowym też jako ośrodki doskonalenia zawodowego dla kierowców, gdzie tak naprawdę od tego roku ta ustawa będzie obowiązywała, no ale niestety tych obiektów jest zbyt mało. Proszę powiedzieć, bo no, nie jest tajemnicą też, że pan sam był kiedyś zawodnikiem driftingowym. Ja cały czas będę tutaj chodził wokół tego Płocka, no bo to jest nasz teren zainteresowania największy. Tak patrząc już z perspektywy czasu, po kilka miesięcy po tym, jak w naszym mieście była pierwsza nocna runda, co jeszcze trzeba zrobić, żeby ona była jeszcze lepsza? Bo i tak ona przez wielu fanów została okrzyknięta najlepszą rundą DMGP w 2015 roku, no i w ogóle najlepszą rundą driftingową w historii polskiego driftu. Znaczy tak, no my już za wiele zrobić nie możemy. Generalnie możemy zrobić więcej atrakcji dla kibiców, więcej dodatkowych rzeczy. Natomiast pod względem sportowym jest już to na takim etapie, że tutaj wszystko zależy już tylko od zawodników. My oczywiście teraz trenujemy nowych zawodników, wprowadzamy cykl szkoleń. Zapowiada się kilka kobiet, które chcą również rywalizować. No to będą aspekty, które spowodują, że ci zawodnicy między sobą będą pokazywali największą klasę. Natomiast no, nam zależy jako organizatorom na tym, żeby promować tą dyscyplinę sportu i żeby to była fair play, rywalizacja sportowa na najwyższym poziomie. Myślę, że obecność zawodników zagranicznych udowodniła w Toruniu, że Polska jest potęgą, jeśli chodzi o drifting, że ci zawodnicy będą przyjeżdżali do nas nie tylko z Europy, ale również i z świata. No i w ten sposób będzie się budowała dyscyplina motorsportu, która tak naprawdę skupia wszystko, co najpiękniejsze w sportach samochodowych.
Kobiety, możemy zdradzić jakieś nazwiska? Karolina Pilar czy Kola Fijał? To znaczy Karolina Pilar czy Kola Fijał, no to są zawodniczki, które już jeżdżą. No mają otwartą drogę do tego, żeby startować w Driftmasters Grand Prix. Wystarczy, że przyjadą na Driver Search i zdobędą licencję. To jest jakby kluczowa rzecz. Ale również wiele nazwisk nowych się pojawia i tutaj zgłaszane mam od teamów, że są nowe koleżanki, które również chcą tą dyscyplinę uprawiać. Oczywiście to też nie jest tak, że w ciągu jednego roku da się zbudować zawodnika pierwszoligowego, no bo wiadomo, jak w każdym sporcie trzeba po prostu pracować, trenować, no i te przysłowiowe kilometry wyjeździć, żeby móc nawiązywać rywalizację z najlepszymi, ale my taki cykl szkoleń, treningów i kursów będziemy wprowadzali w życie po to, żeby pokazywać młodzieży, że drifting jest to motorsport, który można w sposób bezpieczny z odpowiednimi fachowcami uprawiać. No i żeby pokazać też, że to jest prawdziwa, w pełnej sile dyscyplina motorsportu, a nie tak jak jeszcze gdzieś, coraz mniej, ale jeszcze pokutuje stereotyp, że drifting to po prostu palenie gumy. No tak, no myślę, że dzięki temu, że mieliśmy transmisję na żywo z każdej rundy w sezonie 2015 i będziemy ją mieli również w sezonie 2016, łącznie z magazynem, który będzie po każdej rundzie, po relacjach na żywo, będziemy edukowali kibiców, będziemy pokazywali, jak budowane są zaplecza, jak budowane są samochody, jakie są wymogi bezpieczeństwa. To wszystko spowoduje, że ludzie przekonają się, że drifting jest motorsportem, który jest na najwyższym poziomie i jest bardzo popularny i bardzo dynamicznie rozwijający się. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i zapraszam do Płocka na zawody. Dwa razy. Dwa razy. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam, Dominik Jaroszewski. Gość poranka.